Witam wszystkich. Dzisiaj jadę po agregat do uprawy bezorkowej z firmy AgroLift. Znaczy jedziemy razem z Magdą. Magda poszła po kawę. Tradycyjnie zatrzymujemy się zawsze, jak jedziemy w tą stronę, to zawsze zatrzymujemy się tutaj na kawę. I jedziemy do miejscowości Jeziorzany, tylko jeszcze muszę zajechać do Lublina. W Lublinie muszę odebrać taką rurę. Dziś kiedyś na Olixie zobaczyłem, żeby zrobić przejazd na jednym z moich pól. I taką karbowaną na Olixie gdzieś tam wyhaczyłem. No i jest jeszcze aktualna, więc zajadę, tą rurę kupię i pojadę. Pojedziemy po agregat. A jutro, dzisiaj środa, a jutro ma być śnieżyca u nas. Nawet alert dostałem, że mają być zamiecie, zawiewy, zawieje i zamiecie śnieżne. Zobaczymy, jak to będzie. A jadę z tym. Jadę z przyczepką, bo tą rurę rzucę na busa, a agregat na przyczepkę. Agregat ma 2,5 metra, więc troszeczkę będzie wystawał, ale w normie. No i on waży pewnie około 2 ton, więc na busa by się nie zmieścił. O kurczę, pierwszy raz w życiu widzę zestaw 4-metrowy na szosie. Zobaczcie, jak to wygląda. Jak chcecie zobaczyć, jak wygląda 4-metrowy zestaw, to tak wygląda 4-metrowy zestaw. Niestety jestem z... O właśnie, musi aż na pobocze zjeżdżać. Teraz próbujemy go wyprzedzić. Wow. Też pobocze muszę łapać. No, nieźle. Nawet koguta żadnego nie miał włączonego. Jestem tutaj na firmie AgroLift. Stoi chyba dla mnie agregacik przyszykowany. Ale to niebiesko. Jakie tutaj stawy, jakie tutaj wody dookoła. Nigdy tu nie byłem. Jest chyba 2,5 metra, ale ładne. Zobacz, jakie tablice, oświetlenie. Przepiękne, już mi się podoba. Dobra, muszę kogoś znaleźć tu. Jakieś biuro. Agregacik mamy już spięty i zobaczymy się w domu, bo tutaj zaraz zamykają, to w domu wam wszystko pokażę, co i jak. Taką rurę karbowaną w Lublinie sobie po drodze wziąłem. Zatrzymałem się tutaj na MOPie za Lublinem. Nagram wam, póki jeszcze widno, chociaż nie wiem, czy będzie dobrze widać. Jutro deszcz ma padać. Nie, tutaj nie ma błota. Więc tak, wiozę agregat świeżutko, jeszcze naklejki, świeżutko naklejane, świeżutko złożony dla mnie na testy, ale takie wywarł na mnie pozytywne wrażenie. Pierwsze takie pozytywne wrażenie, że się zastanawiam, czy nie zostanie u mnie. No i tak się zastanawiam, czy u mnie nie zostanie. Jest to agregat do uprawy bezorkowej AgroLift Dynamic Pro z firmy AgroLift. I to jest szerokość robocza 2,5 metra. 2,5 metra, ile on ma łap? 5, 6, 7, 8. 8 łap. 8 łap. Tutaj talerze równające, zarównujące, czy tam, no, mieszająco równające na takich tutaj tych no, gumach, amortyzatorach gumowych, te boczne składane, wał daszkowy, tutaj mamy jeszcze jakieś skrobaki, chyba można wyciągać, na zawleczkach jest. Nie wiem w sumie, czego tak na zawleczkach. Można zmieniać, czy nie wiem. No ale fajnie, w każdym bądź razie. Może jak się zapcha nam, tutaj będzie zapychało, to można sobie to szybko wyciągnąć. I tak. Tablice fajne. Takie gabaretowe. Światła LEDowe. Światła LEDowe. Siłownik hydrauliczny. Hydrauliczny do regulacji głębokości. Tak to wygląda. Sprężyny podwójne. No i to, co mi się spodobało, to miareczka
którą będzie widać z ciągnika głębokości. No tutaj jeszcze mamy, widziałem, że tutaj mamy jeszcze regulację, żeby sobie to wyregulować, jak to będzie źle wskazywało. Tutaj widzę, tak jak w Horszu, co od Michała pożyczałem, też takie wyprofilowane te tutaj półpiersi. No i co? Praca z podcinaczami do 15 cm, praca bez podcinaczy do 30 cm. No, ja akurat tutaj jeszcze zastosowano bezsmarowe tuleje firmy Igus. Igus. Chyba tutaj. No. Co my tu jeszcze mamy? No, to na pewno będę musiał sobie odkręcić, bo będę robił teraz na głęboko. Te skrzydełka sobie podkręcam. No i tak to wygląda. Z przodu tutaj też światła LED-owe. No, i tak to wygląda. Regulacje mamy tutaj tych talerzy. No i to jest z całym wałem. Także jak wyregulujemy sobie raz talerze, przy regulacji głębokości pracy talerze pracują nam, podnoszą się razem z wałem. Łożyska bezobsługowe. No tak naprawdę jedyną rzeczą, którą smarujemy, to wał. Łożyska w wale. To jest fajnie, bo te łapy są przymocowane śrubami i można to sobie jeszcze tutaj pewnie regulować. No i fajnie, że tutaj jest od przodu, nie jest to wspawane, inaczej rozkładają się tutaj naciski, na pewno będzie to trwalsze. No i tyle w sumie, będziemy próbować w polu resztę. Jest za dnia, jutro ma deszcz padać, jutro wam to zmontuję, jutro ma deszcz padać, śnieg. Nie wiem, kiedy wyjadę z tym pole.